kibice mają świeżo w pamięci walkę siatkarek częstochowianki o awans do ekstraklasy fali sportowej Częstochowa. Dziś niestety to tylko wspomnienie, a drużyna o ligowe punkty walczy w dużo mniejszym obiekcie i już nie o awans, ale o utrzymanie w drugiej lidze. Ale prezeska klubu mówi, wyniki w lidze nie oznaczają, że nie myślimy o przyszłości. Wręcz przeciwnie, pracujemy, by klub już wkrótce mógł dzięki wychowankom ponownie walczyć o zdecydowanie wyższe cele. Jeśli chodzi o te grupy, które już nas zasilają w drugiej lidze, czyli to są już nawet i juniorka młodsza i młodziczka. Mamy bardzo fajny zespół młodziczek, juniorek, przepraszam, które już na pewno, gdyby był taki sezon następny, no to one spokojnie mogą grać sobie już w tej drugiej lidze i ogrywać się, tak? I o to chodzi, żeby z tych naszych wychowanek, z tych dzieci, które są, stworzyć grupę, która będzie najlepszą, która będzie mogła grać już na tym poziomie drugoligowym, bo patrzymy i zbieramy doświadczenie w tej drugiej lidze po raz pierwszy tutaj w tym sezonie i bardzo wiele zespołów po prostu swoje juniorskie drużyny wystawia. Tak? Tutaj są drużyny, które mocno mają też tylko i wyłącznie seniorki i one faktycznie robią tą grę i swoim doświadczeniem te mecze potrafią wykonywać tak na tyle dobrze, że wygrywają. Myślę, że perspektywa tych trzech grup, młodziczki, juniorki, młodsze i juniorki. W następnych latach oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby one się zgrywały, występowały w drugiej lidze i walczyły już o te wyższe cele. Jest więc ciężka praca, ale i gdzieś też rodzi się obawa, czy wszystkie wychowanki pozostaną w Częstochowiance, czy odejdą do innych klubów. Zwłaszcza, że jak słyszymy, rynek w tej kwestii nie uznaje sentymentów. Dużo zawodniczek ma swoich menadżerów i u nas w klubie już od wielu lat jest tak, że było bardzo dużo zawodniczek, które zagrały jeden sezon i one awansowały gdzieś dalej, po prostu nabierały takich umiejętności przy naszych trenerach i tego typu szkoleniu, że fajne miejsce zajmowały w klasach wysokich, czy to już nawet w Tauron Lidze, czy w pierwszej lidze te dziewczyny się świetnie odnajdują i po prostu są podbierane, brzydko mówiąc, tak. My robimy wszystko, żeby cała ta atmosfera już na poziomie szkoleniowym i szkoły średniej dziewczyny zachęcała rodziców, żeby dziewczyny pozostawały w klubie, żeby wiadomo też mogły to wykształcenie wyższe tutaj zdobywać i grać już w tej seniorskiej lidze, więc na tym nam zależy, żeby na tyle fajną atmosferę zrobić, i ona już jest, żeby te dziewczyny zatrzymywać, bo wiadomo, że jeśli tego nie będzie, no to te dziewczyny będą łatwo gdzieś tam naprawdę ochoczo są brane do innych drużyn. Pozostaje na razie życzyć naszej drużynie utrzymania w lidze centralnej. W innym wypadku odbudowa pozycji klubu może być o wiele trudniejsza, niż nawet jest teraz.